Siema na wam wszystkim, tutaj Popław w kolejnym materiale i w tym materiale porozmawiamy sobie o euro, które już w Polsce i nie tylko w Polsce pojawi się za niecałe dwa dni. Będziemy świętowali, będzie mecz otwarcia w piątek. Ale my gramy z Irlandią Północną w niedzielę. I pytanie do was, jakie obstawiacie wyniki? Bo ja obstawiam, że będzie albo będzie remis, bo to pierwszy mecz, albo będzie 2 lub 3 lub może 4 nawet. Dla Polaków, co prawda, nie wiem, nie jestem wam w stanie powiedzieć, jacy są nasi przeciwnicy. Ale ja wierzę całym sercem w Polaków. Wiem, że są w stanie wygrać co najmniej 4 mecze. Jeżeli przejdziemy przez 4 mecze jak burza, mamy... gramy dalej. Tak jak dzisiaj rano oglądałem w telewizji wywiad ze Zbigniewem Bąkiem. On też jest tego samego zdania, że jeżeli wygramy 4 mecze, będzie dobrze. Mamy dobrych zawodników, więc wszystko powinno być ok. Co prawda nie mamy kilku, bo nie mamy na przykład Rybusa, który został kontuzowany, musiał przejść operację, ponieważ zrobił sobie coś w barku. Myślał, że to jest zwykły ból barku, okazało się, że nie. To go niestety wykluczyło z mistrzostw. Przygotowywał się do nich bardzo długo i bardzo intensywnie. Ale mamy wspaniałą jedenastkę po Jedzie. 7 pomocników, 3 bramkarzy, 3 napastników i iluś obrońców, nie pamiętam ilu. Także jadą 23 osoby. Także myślę, że damy radę. Ostatnio było zgrupowanie w Juracie i w Arłamowie. Także myślę, że stać nas na sukces, ponieważ nasz trener stawia na rekreację w Polsce, a nie za granicą. Także myślę, nawet jestem pewny, że damy radę, pokonamy wroga, przejdziemy dalej. No i Polska. Także piszcie mi swoje typy, swoje rozważania, swoje komentarze, propozycje wyników, etc., etc. Ja się z wami teraz żegnam. Muszę pewną rzecz ogarnąć, ale myślę, że przed każdym meczem, tak jak przed tym niedzielnym, postaram się wrzucić wam jakiś materiał. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. See ya.